Dzisiaj ciasto tylko z dwóch składników, a jako dodatek sos jagodowy. Bez pieczenia, bez miksera, błyskawiczne. Do miski wlewamy 530 g mleka skondensowanego słodzonego i 270 g jogurtu greckiego. Dokładnie mieszamy. Wyciągamy naczynie żaroodporne lub miskę, a następnie wycinamy z papieru do pieczenia kawałek, taki, którym wyłożymy spód. Żeby papier nam się nie przesuwał, skrapiamy naczynie wodą. Przyklejamy papier i wszystko dokładnie smarujemy masłem. Następnie wlewamy masę z mleka i jogurtu i owijamy nasze naczynie folią aluminiową. Wlewamy do garnka wodę, tak do 1/3 jego wysokości i zagotowujemy na średniej mocy palnika. Ustawiamy naczynie, ale pamiętajmy, woda nie może go dotykać. Przykrywamy wszystko czystą ściereczką i gotujemy na parze przez 30 minut. Następnie wyciągamy, studzimy i chłodzimy przez 30 minut w lodówce. W tym czasie do naczynia blendera wsypujemy jedną szklankę jagód, dolewamy jedną szklankę jogurtu i miksujemy, żeby powstał sos. To bardzo ważne, nie dodajemy cukru. Teraz rozkładamy ręcznik papierowy, wyciągamy schłodzone ciasto i wyrzucamy je na ręcznik. Tak pozbędziemy się nadmiaru płynu. Ciasto kroimy, już prawie gotowe. Ale jeszcze bardzo ważne, ten film powstał m.in. dzięki wsparciu patronów. Serdecznie dziękuję patronom i zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. Na koniec polewamy wszystko sosem jagodowym i serwujemy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji kanału, pozostawienia łapki w górę i komentowania. Do zobaczenia.